Dobry wieczór, moi margonemczycy ukochani. Ten filmik jest poświęcony nie tyle co margonem, lecz innej, też również bardzo ciekawej gierki, która kiedyś była naprawdę bardzo, ale to bardzo sławna w kręgach osób grających margonem. A chodzi nam tutaj dokładnie o Clickera. Jak zapewne pamiętacie, może już nie pamiętacie, bo nie graliście. Kiedyś był Clicker, wersja tak zwanego Red Deuce'a. Mam jeszcze screeny z tej wersji, ale już mniejsza o to, tak? Gra polegała na klikaniu, później się troszeczkę rozrosła, były czaty i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mamy dostęp do gry podobnej do Clickera, tylko że już pod inną nazwą, już wam o tutaj. Póki co to jest wersja beta. Wersja alfa, to już może w sensie bardziej alfa pasuje, czyli wersja testowa. Jestem pierwszą osobą, która założyła konto tutaj, ponieważ znam się jako tako z założycielem, z całym tym akhadem, który nadzoruje, robił to wszystko, teraz to nadzoruje, będzie nadzorował. Czyli to jest teoretycznie wszystko jego sprawka. Ta cała stronka. No ale dobra, zalogujmy się. Zapamiętać hasło możemy, zapamiętać nie musimy. Cały interfejs jest inny niż był kiedyś, ale idea zostaje ta sama, co była w starym Clickerze. A więc, witaj w wersji testowej. Pamiętaj, że jest to produkt niedokończony. Wiele rzeczy nie działa lub po prostu nie istnieje. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, zgłoszone błędy i inną pomoc. Kontakt ze mną i jest podany mail oraz GG. Ja z tego GG akurat korzystałem już od dawna, więc nie jest mi potrzebne. Więc co my możemy tutaj w ogóle robić? Jak ktoś pamięta starego Clickera, to wyglądało, to tak, że klikaliśmy na jakąś mapkę, szliśmy do jakiegoś miejsca i szliśmy na jakieś różne potworki. Tutaj większość rzeczy jeszcze nie działa. Wprowadzenie, przed chwilą próbowałem, nie działa, ale działa statystyki. I póki co jest ilość przedmiotów, jest naprawdę bardzo mało rzeczy. Ale to nie chodzi o to, chodzi o sprawdzenie tego, jak to wszystko działa. Jest taki mały ranking, jest parę osób tutaj już dostępnych, ponieważ właśnie przed chwilą po mnie tutaj w temacie podaje swoje maile i na te maile zostały wysłane specjalne kody, zaproszenia i tak dalej. Tutaj są rankingi, jest postać, jest jakieś podsumowanie, czyli jest wasza postać. Jakieś bonusy, ataki, coś z nim zmienić, ekwipunek, ciekawe czy działa. Wyposażenie, swój przedmioty. Nie mam nic jeszcze, więc nic nie możemy podziałać. Profity, jakieś szanse na przedmiot. A to dobra. I jest ten ekwipunek, to już dobra, to już było. I mamy miejsca. Mamy wyprawę. Są to prawdopodobnie różne przejścia na różne mapki. Jest uzdrowisko. W tym miejscu możesz odnowić całe swoje punkty życia i many. Pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Uzdrawiać możesz się tylko raz na 30 minut. W tej chwili możesz się uzdrowić. My nie musimy. Dobra, tutaj zaraz nam coś napisze. Aukcje. No jeszcze nie ma nic. Ja nic nie mam do wystawienia, więc nie poszalejemy. Jest również dostępny sklepik. Są mikstury życia. Tak jak margonem teoretycznie. Przywraca 10 punktów zdrowia, wypij szybko. Jest to troszeczkę już inna wersja tego starego Clickera. Jest jak dla mnie, póki co już widzę, że jest dosyć bardziej rozbudowana ze względu na punkty życia i punkty many. Więc przejdźmy do rzeczy. Pójdźmy najpierw może na szczurki. Wybierzmy miejsce, wejdź. Wszystko wygląda dosyć fajnie, póki co fajnie wszystko chodzi. Jesteśmy w szczurzej grocie. I mamy tutaj myszki. Kwajter atakuje, zadaje dwa obrażenia. Szczura tobie zadaje... A co ja mam tu... O, ty... One mnie tu biją, ja je biję. Ale jeszcze, czekaj. Tutaj są myszki. HP 8, HP 8, HP 4. Tu jest ta, co ma HP 4. HP 2. 5, 6, aj... Okej. Ale nie jestem do końca pewny, czy dostajemy
jakieś tutaj expo czy przedmioty, więc zaraz coś będziemy kombinować, bo póki co to widzę, że mi życie leci. To spróbujmy wyjść. Poziom pierwszy, miejsce, wyprawa. No jesteśmy znowu w szczurzej grocie. Czy to, czekaj. No nie, no póki co chyba nie dostajemy doświadczenia, a powinniśmy, czyli mamy... A nie, o kurde, walka wygrana. Ale baja. A, to takie rzeczy. To taka długa walka. Szczurza grota, spotkasz tam. No tu jest już więcej szczurków. To wejdźmy jeszcze raz i spróbujmy teraz tutaj poogarniać, o co tutaj chodzi. Klikamy tutaj w to wszystko, tylko HP 6. Mamy chyba zabić wszystkie te szczurki. A, o to może chodzi, bo widzicie, patrzcie. Ten jeden, którego zabijałem, ma HP 2 i zostały teraz nam dwa. O, i możemy je zabijać. Czyli tak jak Margonem, zabijamy je po kolei. Zabijając je po kolei. O, oczywiście tutaj 4. To jest 2. Patrzymy i powinien nam zostać zaraz jeden. Jest jeden. Kwajter atakuje, jest. I tutaj uwaga, trzeba patrzeć na punkty życia, bo nam schodzą masakrycznie szybko. No może nie masakrycznie, ale jednak schodzą. Zaraz zobaczymy, może coś nam lotnie z tej całej walki. Zaraz się przekonamy o tym, że... Oj, tutaj jest. Gdzie ten szczurek będzie? I wygraliśmy te przedmioty. Póki co chyba nie ma żadnych rzeczy takich. A oczywiście będą w najbliższym czasie. No i dobra, mamy punkty życia, wbiliśmy poziom drugi. Zobaczmy do rankingu. O, jestem na pierwszym miejscu. No dobra, już wszyscy jesteśmy na pierwszym miejscu. Więc teoretycznie możemy spróbować pójść na wyprawę gdzieś indziej. Tu jest egowisko szczurów, jest więcej szczurów, czyli będzie trudniej. Tutaj jest podane, są wszystkie poziomy. HP 10, HP 25. Czyli teoretycznie i na pewno dużo więcej expa dostaniemy za te niż za inne. Więc teraz spróbujmy. To jeszcze powchodzimy tutaj, teraz tak w troszeczkę przyspieszonym tempie. Spróbujemy tutaj zawalczyć z nimi jeszcze, ponieważ mamy jeszcze dosyć dostateczną dużą ilość HP. I sobie tutaj pobijmy. I bijemy. Widzicie, tutaj działa jednak wszystko dobrze. Hosting jest jaki jest, jest darmowy, więc póki co będzie źle działał, ale w wersji głównej już będzie naprawdę dobrze. Prócz tego tutaj punkty życia przywracają się punkty na minutę póki co, ale prawdopodobnie będzie to później zmienione. A jak widzicie, ja tutaj biję, zaraz już biję kolejny poziom i będziemy mogli dalej tutaj sprawdzać, co tutaj można jeszcze robić. Dostaję na bieżąco informacje. Tutaj został dodany taki cały plik od całego tego założyciela Akhada. Jest parę wyjaśnień odnośnie gierki. Doświadczenie dostaniemy po oczyszczeniu wyprawy. Zależne jest one od ilości przeciwników, ich i naszego poziomu. Czyli nie dostajemy, tak jak widzieliście, jak biłem, nie dostajemy doświadczenia za każdego potworka po kolei, tylko za oczyszczenie grupki potworków. Zadane obrażenia przeciwnikowi to nasz atak minus pancerz wroga. To samo działa w otrzymaniu obrażeń od wroga. Życie i mana są regenerowane punkt na sekundę. Można to zwiększyć przez profity. Profity to punkty. Ja nie wiem, można wrzucić pełne życie. Większość to dobra. Dobra, czyli wracamy do gry. Jesteśmy, możemy pójść do uzdrowiska. Oczywiście tam gra będzie teraz przez najbliższy czas na pewno nam trochę mulić, z racji tego, że nie ma jeszcze zbyt stabilnego zapewne serwera. Nie wiem, jak to tam wygląda. Przejdźmy na, czy w sklepie coś jest, czy jak to tam wygląda. Są te miksturki dalej. Ale ja póki co chyba nie mam żadnej kasiurki. Mamy czat. Mamy dostępny czacik. Na czaciku... O, ktoś tu nawet jest. Dobra, postać, podsumowanie, profity. Też mi tutaj powiedział, żebym zobaczył. O, profit chyba możemy wybrać.
Właśnie na koniec, że możesz wybrać jeden z trzech sposobów, na jaki chcesz ulepszyć swoją postać. Przemyśl każdy wybór. Profit 1, szansa na przedmiot pancerz, szansa na przedmiot zwykły. Szansa na przedmiot lepszy. Szansa na przedmiot, szansa na... Kliknęliśmy tutaj, w profit 3, a przy drugim poziomie, aha, możemy wybrać inny. Mamy szansę na przedmiot zwykły, najlepszy i regeneracja, to chyba chodzi o, nie wiem o co chodzi, plus 1 na minutę MP, punkty many, mana points, to weźmy lepiej szansę na przedmiot. O, i sprawdźmy sobie ranking. Jak widzicie, już mnie tam przegonili, oczywiście, jacyś tam maniacy. I są tutaj bogaci, jeszcze nikt chyba nic ciekawego nie dostał. Ekwipunku nic nie ma, podsumowanie też nic nie ma. To możemy znowu wybrać się na wyprawę chyba. Chyba, że nie. Musimy się uleczyć, to pójdźmy do uleczenia. O, kliknij. Dobra, mamy za pół godziny, możemy znowu przywrócić życie. Ja teraz pójdę na hardcora. Czyli zaatakujemy raz, dwa, trzy, cztery, sześć szczurów, czyli dwa razy tyle co wcześniej. Więc spróbujmy z tymi sześcioma szczurami. No i oczywiście, nie ma się tutaj, nie macie co się tutaj jakoś, nie wiem, oszukiwać czy coś, ponieważ to nie... O, już teraz działa dosyć. Akurat chciałem właśnie powiedzieć, że póki co nie działa. Ale z tego co pamiętam, w starym klikerze to nie było, że tak powiem, lepiej, ponieważ lagi jednak były, tylko że tam serwer był opłacany. Tutaj chyba póki co jeszcze nie jest, tak mi się wydaje. Tam serwer był opłacany, można było wysyłać SMS-y, żeby właśnie ten serwer działał, można było go wspomagać. Tutaj zapewne też tak będzie, ale to w wersji głównej. Póki co jest ta wersja, jak tu widzę, że jest na stronie Arthesa, bo to jest tam, ja wiem o co chodzi. Czyli prawdopodobnie to jest jeszcze nieopłacany serwer, albo jakiś taki biedny, ale daję wam słowo, że będzie w wersji już tej dostępnej dla wszystkich, będzie naprawdę dobrze to wszystko już zrobione. Jeżeli chodzi tutaj o przelogowywania, przeodświeżanie wszystkie, że przechodzenie między różnymi rzeczmi będzie naprawdę dużo, bardzo szybkie. Tak jak na normalnej stronie oczywiście. No póki co żadnych jakichś takich minusów większych tutaj nie widzę. Jak po prostu trzeba tą grę, trzeba trochę zrozumieć. Póki co jedyne co mnie tutaj zaciekawia to przywracanie punktów życia na sekundę oraz punktów many. Bo póki co punktów many nie możemy w ogóle używać. I to tak trochę mnie zaciekawiło. Nie wiem do czego to będzie, możliwe, że będą jakieś czary kiedyś. A jak nie, no to coś się wymyśli, ale te punkty życia mnie zaciekawiły. Co ile one się przywracają, ponieważ tam było pokazane, że jest niby punkt na sekundę, ale coś mi się wydaje, że jakoś to inaczej działa, albo mniej, albo nie wiem, jakoś chyba wolniej to się ładuje, ale dobra, bo już skończyliśmy walkę, już, i zdobyliśmy 56 doświadczenia, ale nic niestety znowu nie zdobyliśmy, ale wbiliśmy poziom trzeci, 52 punkty życia, wejdźmy na wyprawę. Czyli teoretycznie przeładujmy grę. I ciekawe jak tutaj, ile dokładnie tutaj jest tego punktu życia na sekundę. Zaraz jeszcze spróbuję się porozumieć z naszym tutaj zarządcą. Ale tutaj już został dodany kolejny news. Przed tym o tym mówiłem, że na temat many, a tutaj wszystko się wykazało, że mana póki co nie ma użytku. W przyszłości będą zaklęcia, ale póki co nie ma. Teraz znowu walczymy ze szczurkami. I to będzie nasza ostatnia walka póki co. Ponieważ walk nam na razie starczy. Widzicie o co chodzi. Ja zaraz jeszcze postaram się załatwić trzy kody dostępu do wersji testowej. Dla was, dla widzów. I zrobimy to na podstawie... jeszcze nie wiem dokładnie czego, zaraz coś na pewno wymyślimy na szybkiego. HP, 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 HP 2. Tutaj, nie tego walnąłem, a dobra.
No nie chcę paść, bo wtedy widziałem, że mi zostało 1 HP, więc teraz też bym chciał na tyle dobrze wygrać. No i znowu nie tego biję. Ale a propos tych kodów, to prawdopodobnie jakiś mały konkursik zrobimy. Jeszcze nie jestem do końca pewny, jaki to będzie konkursik, ale na pewno będzie jakiś prościzna. Prawdopodobnie z numerkami. A z numerków wylosujemy 3 osoby. Ale oczywiście, jeżeli te 3 osoby. O, to będzie. Tak, mam dobry pomysł. Będziecie wypisywać numerki po kolei. Czyli jak wejdziecie na filmik, kliknijcie najnowsze komentarze, to tam wam wyskoczą najnowsze komentarze, czyli numerki, które osoby przed wami napisały dosłownie przed chwilą prawdopodobnie, żeby numerki się nie powtarzały. Będziecie wpisać numerki po kolei. Ja później wybiorę parę, nie wybiorę, tylko wylosuję. Mam tutaj w linkach losowe generator liczb, którego już korzystałem i wiem, że działa dobrze. I spośród tych liczb, które będą, wylosujemy 3. Jeżeli te 3 osoby przez, powiedzmy, damy im 24 godziny, czyli dobę, nie zgłoszą się do mnie jeszcze, nie wiem, na maila, nie napiszą mi na maila, to wtedy wylosujemy inne 3 osoby. A póki co taki jest plan z tymi kodami, jeżeli mi się uda dostać parę dostępnych tych kodów. HP4 już kończymy. Udało nam się tutaj jeszcze zostać przy życiu. O, dostaliśmy przedmiot. Noga szczura. Wow, ale fajnie. Gdzie to jest? Gdzie ja chcę to zobaczyć? Może to w ekwipunku będzie? Ciekawe. Ciekawe, gdzie ja to teraz mam. Mam coś normalnego. Typ broń. Atak plus 3. Bardzo dobra broń do walki. Wręcz. No i pięknie. Ciekawe, jak to możemy założyć. Czekajcie. Ciekawe, ciekawe. Może tutaj kliknij, aby coś zmienić. O, a tu nie, to tutaj znowu nas. Ciekawe, jak trzeba przedmiot założyć. Kliknąłem na niego 2 razy i założyłem i się ze mną związał, czyli tak jak Margonem. Wejdźmy tutaj na czacik. Zobaczmy, czy coś tutaj pisał. Kurczę. Zaraz zobaczymy, co tutaj da się jeszcze zrobić. Tutaj znowu najświeższe informacje do mnie dotarły na temat tego, że gra stoi na litym hostingu, czyli jednak jest tak, jak właśnie mówiłem, czyli ten hosting jest darmowy, a ten, który będzie dostępny dla was, będzie pewnie może jakaś zbiórka, tak jak tutaj widzę, że zbiórka na serwer się może zrobić, ponieważ ludzie, którzy będą chcieli grać, będą mogli, będą chętni wysłać tam, może to będzie SMS-ami czy czymś, bo to od każdej osoby tam po jednym SMS-ie, to naprawdę można na miesiąc załatwić hosting dosłownie w godzinę, może to po prostu chwilę trwa. Ale takie pierwsze wrażenie, jak dla mnie, to jest naprawdę dobre. Gra się zapowiada ciekawie. Nie możemy jej tutaj sprawdzić, że tak powiem, w 100%, ponieważ ten hosting jednak nam tutaj troszeczkę uniemożliwia. Ale jeszcze zaraz spróbuję załatwić sprawę z tymi kodami. I tak właśnie oto otrzymałem 3 kody dostępu, ponieważ jak się będziecie rejestrować, byście chcieli teraz się zarejestrować, to musicie wpisać kod dostępu, ponieważ akurat ustawił takie kody i tylko on może je wygenerować. I dostałem 3 kody, które wam mogę rozdać. Czyli konkursik będzie polegał na tym, że patrzycie na komentarze. No póki co, bo to teraz filmik jak gram, to nawet nie będzie szału, ale wpisujecie swój numerek, numerek od 1, czyli jak jesteś pierwszą osobą, to klikasz to wpiszesz 1, potem kolejna osoba w komentarzu będzie widziała, że ktoś już napisał 1, 2 i 3 i tak jedziecie
dalej. Co zobaczymy, ile osób będzie chętnych i od tego będzie zależeć, kiedy ja wybiorę te 3 osoby, ale na pewno zrobię to w najbliższych paru dniach, więc nie macie się co martwić, ponieważ serwer będzie stał na pewno minimum tydzień, może półtorej. Bo tutaj mi się życie odnowiło, więc możemy pójść zaszaleć. Na pewno serwer będzie stał, więc nie macie się co martwić. O, jak widzicie, ja teraz zacząłem bić bardzo dobrze. No, z tym moim nowym mieczykiem to ja tutaj jestem, kurczę, królem dżungli. Może nie dżungli, ale szczurzej groty. To ja teraz pan i król normalnie. O, wbiłem 4. poziom. Zobaczmy, czy ktoś już ma 4. Jest. Mam top 1. Jestem z siebie dumny. I to wszystko robię jeszcze nagrywając wam tutaj. No i dobra. Jeszcze tutaj na pewno w komentarzu dopiszę, o co dokładnie będzie chodzić. Ale póki co zostawiam wam pod ocenę ten filmik. I zapraszam do korzystania z tego konkursu. Może akurat wam się uda zgarnąć ten kod i będziecie mogli zagrać. Oczywiście potwierdzić trzeba będzie w ciągu 24 godzin to, że dostaliście, że nie, że dostaliście kod, tylko że wiecie o tym, że wygraliście. A wtedy ja wam wyślę kod i będziecie mogli również jako nieliczni, czyli to będzie jakiś taki dla was bonus, jako nieliczni pograć sobie w wersji beta, alfa, jak kto woli. A póki co, dobra.